przedstawiamy pytania referendalne, które chcemy, żeby zadano Polakom. Uważamy, że referenda to dobry instrument do tego, żeby pomóc zdefiniować, jaka powinna być polityka rządu. Pytania muszą być poważne, muszą być merytoryczne, muszą dotyczyć tego, co będzie naprawdę robił rząd. Nasze pytania już od kilku dni promujemy w mediach. W pierwszej reakcji na pytania w sprawie polityki migracyjnej Unii Europejskiej przedstawiliśmy nie jedno, a 5 pytań dotyczących polityki migracyjnej. Natomiast w tej chwili w reakcji na rozszerzanie tematyki referendum poza tematykę polityki migracyjnej dodajemy kolejne pytania. Ja pozwolę sobie je krótko przedstawić. Czy popiera pan, pani wypłacanie świadczeń socjalnych imigrantom? To jest coś, co rząd robi. Według badań 4/5 społeczeństwa tego nie popiera. Rząd Mateusza Morawieckiego nikogo o opinię nie pytał, do wszystkich ustaw cudzoziemców dopisuje. Czy popiera pan, pani waloryzację świadczenia 500+ do 800+? To jest realne pytanie. Czy Polacy tego chcą? Przypomnijmy, że sami politycy PiS na początku mówili, że rozszerzenie 500+ do 700+ będzie miało charakter proinflacyjny. Ale później, kiedy wyszli z pomysłem wprowadzenia 800+, nagle w magiczny sposób okazało się, że o ile 700+ byłoby proinflacyjne, to 800+ już nie jest. Zapytajmy Polaków, czy chcą rozszerzenia tego programu. Następna nasza propozycja, czy popiera pan, pani ograniczenie możliwości korzystania z gotówki? Przypomnijmy, że rząd Mateusza Morawieckiego, rząd złożony z hipokrytów prowadzących nietransparentną politykę, do ustaw związanych z pandemią dopisywał najróżniejsze przepisy, m.in. przepisy zawężające możliwość korzystania z gotówki. Na koniec rzędem temu, kto wyjaśni, jaki jest związek pomiędzy pandemią, COVID-em, a ograniczaniem możliwości korzystania z gotówki. Natomiast widać, że ludzie, którzy wyjdą z bankowości, nigdy mentalnie tymi bankowcami czy banksterami nie przestają być. I tutaj Morawiecki zakulisowo, po cichu próbował po prostu ograniczyć możliwość wolnego korzystania ze swoich praw Polakom. To jest zbieżne z agendą polityki międzynarodowej, wielkich instytucji finansowych. I z tym my się nie zgadzamy, z tym się nie zgadza bardzo wielu Polaków i chcemy, żeby o to zapytać. Ostatnia propozycja, czy popiera pan, pani zakaz rejestracji samochodów paliwowych od 2035 roku? Tutaj jest to jedna z wielu kwestii, w których PiS najpierw w Unii Europejskiej się zgodził, a później próbuje przed społeczeństwem stwarzać wrażenie, że jest partią, która przeciw temu protestuje. No, istny kabaret, identycznie jak w sprawie Fit for 55, gdzie najpierw się zgodzili, a później wywieszają za pieniądze europejskie w Polsce billboardy, że oni się z tym bardzo nie zgadzają. My uważamy, że referendum, jeszcze raz to podkreślę, może być dobrym instrumentem zbadania rozkładu poparcia dla różnych rozwiązań w opinii publicznej, ale trzeba badać na poważnie. Nie ustawiać propagandowo tematy kampanijne. Nie polaryzować społeczeństwo po liniach, które wykoncypowali sobie socjologowie pracujący dla danej partii, ale pytać o to, jaką politykę ma prowadzić rząd, więc muszą być dwie wizje prowadzenia polityki, na przykład w sprawie polityki migracyjnej, zapytać o to, co rząd PiS-u robi, a nie o to, co chce Unia Europejska. PiS zadaje pytania w sprawach oczywistych, na przykład takich, czy należy odrzucić politykę przymusowej relokacji Unii Europejskiej. No oczywiście, że należy, bo ona wychodzi poza traktaty. Oczywiście, że tak. Albo czy należy rozebrać barierę na granicy z Białorusią. No przypomnijmy, że to my pierwsi postulowaliśmy, żeby ją tam zbudować. Zanim PiS jeszcze wszedł w ogóle w tematy ochrony polskich granic, my pierwsi o tym mówiliśmy od wielu, wielu lat. Natomiast zamiast pytać o rzeczy oczywiste, pytajmy o rzeczy na poważnie, zróbmy referendum na poważnie. To jest podejście Konfederacji, to jest podejście opozycji merytorycznej, to jest podejście siły, która prezentuje nowe podejście do polskiej polityki, zdrowy rozsądek, no i dojrzałość programową, która wyraża się także w naszych pytaniach. No to są nasze propozycje do tego referendum, które ma się odbyć razem z wyborami. To jest nasza... Czyli wpisanie ich w kampanię, co już krytykujecie, żeby... Nie, dlaczego? Panie redaktorze, te pytania, które tutaj przedstawiamy, to są pytania, w których odpowiedź tak lub nie reprezentuje poglądy różnych opcji politycznych. No nie ma w tej chwili w Polsce opcji politycznej, która jest za rozebraniem muru na granicy z Białorusią. Nie ma takiej opcji. Czyli to jest pytanie, które nie pozwala żadnej znaczącej grupie społeczeństwa wyważyć jej udziału w całości wyborców.
sposób. Natomiast nasze pytania dotyczą rzeczywistych linii podziału, a więc mają charakter, można by powiedzieć, no, pozwalający wymierzyć i dać jakąś wskazówkę, jak następny rząd powinien postępować. Natomiast jeżeli pan redaktor pyta o to, czy naszym zdaniem to referendum jest w ogóle niezbędne, to oczywiście ono nie jest niezbędne. Tak? Rząd i bez tego referendum powinien wiedzieć, jak prowadzić politykę polskiej racji stanu, polskiego interesu narodowego, stania na straży praw Polaków. Ten rząd wyraźnie tego nie wie i dlatego powinien ustąpić, to mówimy bardzo wyraźnie. My byliśmy od początku zwolennikami postawienia muru na granicy z Białorusią i uważamy, że pytanie w tej chwili, kiedy widać, że on jest potrzebny i kiedy już wydano na to miliardy, czy go nie rozebrać, jest po prostu zwyczajnie kuriozalne. Jeżeli nasze państwo ma w tym zakresie wątpliwości, to to ośmiesza nasze państwo, jego władzę. Nawet jeżeli jakieś marginalne grupy skrajnej lewicy, czy jakichś kosmopolitów, czy internacjonalistów uważają, że nie trzeba strzec granic i prawda, każdy może sobie po świecie przekraczać wszystkie granice tak jak chce, to państwo polskie powinno być poważne i takimi grupami się nie przejmować.